Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotyczny ślad. Niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dmie. Jesteśmy odni karamentni o tysiące lat. A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Zawrót to kocioł śmiały silnika wyczy i wyrównanie, aż się zwiewy kwiaty jasny krąg ziemi oszalały i niepękicie. Leć w górę znaku nasz, nie trzeba wcale słów. Skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka. Orła mamy hart, my Polski czujna straż, husary dawnych głów. Nie ścichnie nigdy dali głos silnika, hej na start! A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Lotnicy laty, władca świata bez granic, ze śmierci drwi, a w twarzy życiu głośno śmieje drogę do nieba, skraca przestrzeń, ma za nic. Smutki mu z czoła zwieje wiatr. Witajcie! Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka z cyklu Sylwetki Wielkich Polaków. Dziś przedstawimy Wam Stanisława Skalskiego, pilota, który za życia stał się legendą. Mówili o nim latająca śmierć. Stanisław Skalski urodził się 27 listopada 1915 roku w Kodymie. Był jedynakiem, co spowodowało, iż rodzice mogli poświęcić mu więcej czasu. Jego ojciec był agronomem, a status rodzinny można określić jako średnio zamożna. W 1918 roku rodzina Skalskich osiedliła się w Polsce, w Dubinie. Tam też Stanisław zdał w 1933 roku maturę w Gimnazjum Realne imienia Konarskiego. Następnie rozpoczął edukację w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie. Rok później rozpoczął naukę latania. W 1935 roku ukończył kurs pilotażu w Łódzku. Wtedy też zrezygnował ze studiów, poświęcając się samolotom. Jego zainteresowanie lotnictwem sprawiło, iż wstąpił do Polskich Sił Powietrznych. Jeszcze w 1935 roku odbył szkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zamborowie, a w 1936 roku zaczął szkolenie w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W 1938 roku uzyskał stopień podporucznika pilota. W tym samym roku został przeszkolony pod kątem samolotów myśliwskich w Wyższej Szkole Pilotażu w Grudziądzu i rozpoczął służbę w 4. Pułku Lotniczym stacjonującym w rejonie Torunia. Po rozpoczęciu kampanii wrześniowo dowodził kluczem w toruńskiej 142. Eskadrze Myśliwskiej. Natychmiast po zaatakowaniu Polski wziął udział w czynnych walkach przeciwko Luftwaffe. Zanim jeszcze doszło do ostatecznego upadku wojny obronnej, Skalski otrzymał rozkaz przekroczenia granicy z Rumunią, co uczynił 17 września, idąc śladem polskich kół wojskowych i politycznych. Stamtąd postanowił udać się na zachód, aby tam kontynuować walkę w składzie polskich sił zbrojnych na zachodzie, formowanych już pod patronatem Francji i Wielkiej Brytanii. Przedostał się do Francji i tam rozpoczął pierwsze szkolenia na zachodnim sprzęcie. Na wiosnę 1940 roku rozpoczął służbę w Wielkiej Brytanii, gdzie odbywał szkolenie myśliwskie. 3 sierpnia 1940 roku przydzielono go do 302 Dywizjonu, jednak nie zagrał tam miejsca na długo. Po 9 dniach odwołano go. Dopiero 30 sierpnia rozpoczął służbę w 501 Szwadronie, już w toku bitwy o Wielką Brytanię. Dostał przydział do samolotu Hurricane i szybko odniósł pierwsze sukcesy na brytyjskim niebie. Na pierwszy ogień poszedł bombowiec HE-1.
1111, zestrzelony jeszcze 30 sierpnia. Świetnie zapowiadającą się pastę zniweczył wypadek z 5 września, kiedy to Skalski odniósł obrażenia podczas wyskakiwania z płonącego samolotu. 29 rok, miałem tam swoje zwycięstwa i nawet to muszę podkreślić, bo to jest ważna sprawa. 1 września po 5, bo tam różnie koledzy sobie przypisywali, że 1 zestrzeli Niemca. Ja na pewno 1, bo po 5 zaraz, jak tylko wojna wybuchła. Pod Toruniem, zresztą najbliżej tam, gdzie Niemcy spiły, wystartował ten rozpoznawczy Henschel 126. Ja akurat już silnik chodził na obrotę, ja tylko wskoczyłem, to nawet zapinałem spadochron, wszystko w powietrzu i już leciałem, jak mnie podano, że nierozpoznany samolot tam w rejonie Torunia. No jak go dopadłem, mniejsza o to zestrzeliłem, wylądowałem, opatrzyłem rany, tych rannych i tak dalej, skończyło się to. Pytanie zawsze dziennikarze, tak jak pana ewentualnie, dlaczego pan to zrobił, to ja odpowiadam już i zadaję sam sobie pytanie. Zawsze mówiłem w 39, później w Anglii, obojętny kiedy, a do dzisiejszego dnia mówię, byłem młody, głupi, ale miałem szczęście, nie wiem dlaczego ja to zrobiłem, dlaczego ja tam wylądowałem i opatrzyłem. Zresztą to do historii weszło i Luftwaffe, i lotnictwa naszego, i w pewnym sensie do historii II wojny światowej, bo takiego wypadku w ogóle nigdzie na żadnym froncie nie było, to co mnie się przydarzyło. No i wystartowaliśmy, Hogan świetnie naprowadzał, piękny, ja byłem jego numer 2 i atakujemy Heinkle. Dlaczego się śmieję? Bo właśnie on tak naprowadzał, że potem każdy pilot rozlaziliśmy się i przeszliśmy przez wyprawę eskortę myśliwców, musieli uciekać i atakowaliśmy bombowców. I Heinkle, bo 8 karabinów maszynowych na Hurricane, to tak jak piła było. Ja miałem to szczęście, że jak moja seria poszła, to tuż przy kadłubie, przy prawym silniku tego Heinkle, jak to tak. Skrzydło z silnikiem od maszyny. Ja ledwie uciekłem od tego skrzydła, bo mi się zderzył i zabił się i tak dalej. Uciekłem z tego, nie wiem gdzie oni są, gdzie polecieli, przecież nie widzę, bo tam 30-20 km oni są. Ja zacząłem nabierać wysokości, nabrałem tam 9 czy 10 tysięcy metrów, to jest 29 tysięcy stóp. I będę czekał nad kanałem tam. No i złapałem jednego Messerschmitta, zestrzeliłem wszystko. Zapalił się, zginął, drugi wyskoczył i jest takie polskie powiedzenie, nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka, ja to sam do siebie. Dlaczego? Bo to się stało ze mną właśnie. No i ja zamiast uważać na siebie, co się dzieje z tyłu, pomijając, że ta wysokość, to ja jeszcze szukałem jakiejś ofiary, amunicji jeszcze miałem do diabła i trochę. No i tak się stało, że tylko zobaczyłem, jak Messerschmitt beczkę zrobił, bo zapaliłem się, on trafił, jak strzelił z tej odległości, tutaj mamy tablica rozdzielcza 50, a tam 250 litrów ten zbiornik dodatkowy paliwa. Widocznie, bo gdyby pocisk przeszedł, to okej, no co, dziura byłaby i paliwo, benzyna leci, ale to iskra padła i płomień to wszystko na mnie. Ja jeszcze też byłem, jak to się mówi, letni pilot. Latałem w krótkich rękawiczkach zamiast długich. Normalne takie, bo ciepło było, wrzesień. I bez okularów, bo kabina zamknięta, po co mam dusić sobie łeb. No, za to zapłaciłem. Gębę mam popaloną, a gdyby okulary, to miałbym tutaj twarz i oczy całe, a to miałem popalone. No i tu też ręce nie byłyby, ale... I tylko pamiętałem jedną rzecz, wyrwać kontakt z radia, że, bo muszę skakać, puściłem drążek, zasłoniłem lewą rękę, bo to ogień tutaj wszystko już się na mnie pali. Tylko pamiętam, jak samolot
z tej wysokości rozpędził się. Jaka szybkość, nie wiem. Ja tylko chwyciłem się za burtę, bo tej katapulty nie było wtedy. Ja nie wiem, widocznie jak ja tylko głowę wychyliłem spoza kabiny, pęd powietrza był na pewno, szybkość taka duża, że mnie wyrwało po prostu z kabiny. Do dzisiejszego dnia ja kuleję, prawda, prawa, lewa ręka, prawa jest taka. Nawet kilka miesięcy, lat temu dopiero zobaczyłem, że mam ten krzywy palec, nie prosty, ta cała prawa strona. Kiedy otworzyłem spadochron, nie wiem. W każdym razie jak wylądowałem, zaraz samochód policyjny wyjechał, German, tam Niemiec, ja mówię, nie, Poland, Polska, ale spalony miałem to nawet napisy polskie. Jak ja wylądowałem, ja byłem, tak jak chłopcy teraz chodzą w porwanych tych spodenkach, ja byłem bez skarpetek, bez butów, bez niczego, tam dół nie istniał, tylko te porwane spodnie i spalone reszta, majwestka i tak dalej. No ja się dostałem do swojego tego dywizjonu. Stanisław Skalski, generał brygady, pilot Wojska Polskiego, najlepszy polski as myśliwski okresu II wojny światowej. Od jesieni 1940 roku walczył w Anglii. Uczestniczył m.in. w powietrznej bitwie o Anglię. Wszystko zaczęło się w Dęblinie. Był absolwentem Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. O swoim egzaminie do słynnej szkoły lotniczej Stanisław Skalski opowiadał w wywiadzie, jakiego udzielił Bogusławowi Czajkowskiemu w sierpniu 1971 roku. Szkoła była luksusowa, piękna, jeśli chodzi o budynek, mówił. Zrobiła wrażenie na nas wszystkich, którzy przyjechaliśmy tam na egzaminy konkursowe. Dopuszczonych wtedy do konkursu było ponad 6 tysięcy kandydatów, a miejsc zaledwie 100. W rozmowie wrócił pamięcią do wybuchu II wojny światowej. Przypomniał epizod związany ze straceniem pierwszego niemieckiego samolotu. To jest sprawa opisana w mojej książce Czarne krzyże nad Polską, powiedział. Mniej więcej około godziny 5 zostaliśmy przez dowódcę dywizjonu kapitana Laskowskiego, który zginął następnego dnia, poinformowani, że jesteśmy w stanie wojny z Niemcami. W kilka minut później już wystartowałem i skierowałem się na Toruń. Nabrałem wysokości, w górze była jeszcze taka poranna mgiełka i w pewnym momencie dojrzałem samolot nieprzyjacielski, lecący dużo poniżej mnie. Oddałem dwie serie i go zestrzeliłem. Stanisław Skalski po wylądowaniu udzielał jeszcze pomocy zestrzelonym Niemcom. Po 30 latach we wrześniu 1939 roku był w Londynie na premierze filmu Bitwa o Anglię. Przedstawiono mu wówczas generała Adolfa Galanda, jednego z dowódców Luftwaffe. Pytał go o losy obu pilotów. Niemiecki generał wiedział, że dożyli do roku 1945. Jakie były ich dalsze losy, tego nie był w stanie powiedzieć. Stanisław Skalski zasłynął w czasie bitwy o Anglię, dwa razy cudem uniknął śmierci. Opowiadał o tym w audycji Bogusława Czajkowskiego Poznajmy się. Pierwszy raz byłem zestrzelony przypadkiem, powiedział. Wracałem z nad kanału La Manche na lotnisko Gravesend w ujściu Tamizy, a Niemiec Anglii też wracał do domu i spotkaliśmy się łeb w łeb. Z tym, że ja już nie miałem amunicji, a on otworzył ogień. W pewnym momencie usłyszałem trzask, silnik mi stanął. Musiałem jakoś lądować. Widziałem przed sobą mur jakiegoś domu. Samolot zatrzymał się parę metrów przed tym murem, a ja wpadłem do ogródka u jakichś Anglików, wspominał. Stanisław Skalski walczył też w Tunezji i na Malcie. Oficjalnie zaliczono mu zestrzelenie 18 samolotów oraz 2 prawdopodobne zestrzelenia. W Warszawskim Muzeum Wojska Polskiego można przeczytać jego słowa. Byłem tylko żołnierzem. Latałem i walczyłem najlepiej, jak umiałem. Przeżyłem. Leć orle biały krzyż, leć w stronę słońca, wznieś się wieść, w twoich szponach wieniec chwały, ku wolności ponad chmury wzwyż. Leć orle biały krzyż,
lecz w stronę słońca wznieś się, wznieś swoich ponad wieniec chwały, ku wolności ponad chmury wzwyż. Ryk silników, smugi ognia zdobią skrzydła szachownice, serce wniosłeś ku niebiosom, myślą błądząc ku ojczyźnie. Wokół głębin biel obłoków, w dole miasta lasy porty, rozpędzony orlik ściciel nie zawróci ze swej drogi. Leć orle biały wzwyż, leć w stronę słońca, gniewne chiny.